Podobno nie subskrybujesz mojego kanału. A więc zasubskrybuj, łapa w górę, komentarz, dzwoneczek i możesz oglądać. Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kochani, na naszym kanale. Mam groźną minę, jak ja to mówię, bo zaraz widzowie napiszą, że ja jestem katem dla ciebie. No masz taką, jaką zawsze masz, czyli nie mogę powiedzieć tego słowa. Czyli jaką? Powiedz, prosimy. Nie mogę. Pięknie. Witamy na naszym kanale i w tym odcinku będzie wędzone serki. Wędzarni elektrycznej. Wędziłem, ale wędzarni klasycznej. A teraz zrobię to samo w wędzarni elektrycznej. I jeszcze do tego jest tu 6 sztuk. To są serki typu włoskiego. I zrobimy po 2 sztuki otaczane. To znaczy 2 będą czyste, 2 w czymś, a 2 w czymś. Czyli 3 takie rodzaje. Będziemy wędzić, ale zanim będziemy wędzić, musimy oczywiście zapeklować. W solance. Solanka będzie 10%, więcej niż 10%, bo zaraz też mi ktoś może zarzucić, że jednak 100 gramów soli, zwykłej soli, do litra wody to nie jest 10% solanka. Mam tu garnuszek, mam tu też litr zimnej wody i mam tu też 100 gramów zwykłej soli. Oczywiście jeśli chodzi o stężenie solanki, może być to 100, może być to 80 gramów. Masakra. No jak ci się zachciało zupki ostrej? Dzieciakom cię zachciało. A kto kupił? Dzieci cię prosiły? Ja więcej mleka wypiłem niż tej zupki zjadłem. Buldak. Łagodna podobno. O Boże. 100 gramów soli na litr wody. I te 6 serków będziemy peklowali przez 24 godziny w lodówce, czyli do jutra. A jutro będziemy je wędzić. Jutro będziemy je wędzić, zobaczymy jak długo będziemy je wędzić. Jeśli będzie za mało tej solanki, żeby nam przykryła te serki, to po prostu będę musiał dorobić. Bo mają serki być przykryte. One tu wchodzą idealnie, te 6 sztuk. Tu mam 6. Przymierzałem je w opakowaniach na początku. Czy się zmieszczą? No i się zmieściły. Sól muszę rozmieszać, ale wydaje mi się, że będzie za mało tej zalewy. A tobie co się wydaje? Wydaje się, że będzie dobrze. Tak myślisz? Tak. Teraz się wszystko okaże. A chodź tu się przysuń. Przekładamy te serki. Serki wyjęte z opakowania. O, za mało będzie, moja droga. 1, 2, 3, 4, 5. I za mało, nie mówiłem. Ty musisz zawsze mnie słuchać, ja zawsze mam rację, pamiętaj. No dosłownie, i ile za mało? Nie, no ale dosłownie... Aż zaczęło mrygać z wrażenia. Niedużo, doleję troszkę tam, nie wiem, 200 ml, 100 ml, tak żeby to było przykryte. Odstawiam do lodówki. Jutro wyciągamy do lekkiego ocieknięcia i obtaczamy w przyprawach i do wędzarni. Wyciągał będę je na taką kratkę, nad taką miską, dlatego że one później będą wędzone na takim specjalnym, pięknym ruszcie do tej specjalnej, pięknej wędzarni HNG Smoker. Pan Maciej przysłał mi taki ruszt, zobaczycie za chwilę, który jest idealny na takie właśnie serki i tego typu rzeczy. Mówi, będziesz se chłopie serki wędził albo ryby na płasko. No, to tak będę wędził. Tak jak powiedziałem, wyciągamy na specjalną ociekaczkę. Ręce najlepiej czyste. Ależ bajunia. 1. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o stężenie solanki, jest od do. My lubimy słone. Przynajmniej ja o sobie to mówię w tym momencie. Ja tu jestem najważniejszy, prawda? Tak, dokładnie.
No A właśnie. wszyscy lubimy słone, co widać. Co widać? No po nas, jak wyglądamy. Ciebie to akurat nikt nie widział, ale zaraz cię mogę pokazać bardzo chętnie, jak chcesz. Na zlocie mnie niektórzy widzieli. Niektórzy. Inni poznawali mnie po Mniejsza mnie, kolorze paznokci lakieru do albo po tym, paznokci. po głosie. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Pozdrów naszych kochanych widzów, którzy cię poznali. Teraz tak, chwilę to nam ucieknie. Mam tu też przygotowane ręczniczki papierowe, w które sobie najpierw rękę wytrę. Ociekamy z grubsza, tak żeby nie były całkowicie osuszone, bo za chwilę będziemy je otaczać. Ocieramy, a nie uciekamy. Całe życie mnie tak poprawia, cały No czas. Nie ale tak, posuń się ty. Nie, tak widziałeś, inaczej. że ludzie mówią, że dobrze, że ktoś czuwa nad tobą i cię tak Litują się nad wspiera tobą, i. litują się, na dworzu śpisz. To jest litość, a nie. Tak. Rozumiesz? Rozumiesz? Wiem, tak, Świetnie. rozumiem. No właśnie. To jest z litości wszystko. No. Przyprawy wam powiem tak. Miało być dwa takie i dwa takie. A się okazało, że będą dwa takie, dwa takie, jeden taki i jeden taki. Będzie czarnuszka jeszcze, bo oczywiście. Zrób mi, zrób mi. No to mówię, zrobię, niech tam. Ma kobieta, że ma chłop dobry, to wiadomo, nie? Już nie udawaj takiego dobrego No teraz. co? Bym nie chciał, to bym, wiesz, zrobił po swojemu, rozumiesz, nie? No ale No. wiesz, że to dobry pomysł, bo czarnuszka jest Może i pyszna. dobry, może i dobry, nie mówię, że zły. I teraz tak, to damy na boczek od razu, jak już tak przy tym jesteśmy i będziemy to przyprawiać. Na środeczek przyprawy. Przyprawy, ja też może się przesunę kawałeczek. Papryka słodka wędzona. Dwie. Dwa. Jeden. Tak. Dwa czyste. Jeden w papryce i jeden w tym. Czarnuszce. I dwa w czosnku niedźwiedzim. Tak? Już sama nie wiem, Tak, tak miało być i tak będzie. jak zrobisz, I tak amen. będzie. Otaczamy z każdej strony. Proszę Państwa, wędzona wam powiem, że pięknie pachnie. A jak jest taki wilgotnawy ten serek, to on jeszcze jest, jakby to powiedzieć, klei się bardziej ta przyprawa do niego. Tak jak zresztą widać tutaj w koło. Proszę bardzo, o tu. I tu, i tu. O, jak pięknie zrobiłem. No, nie pomalowałem jak na plastyce w podstawówce. I na ruszta. Teraz dwa czyste to zostają. Talerzyk numer dwa. I co Ma, teraz? masz ręczniczki pod ręką. Dobra, sam spojrzałem na to, zobaczyłem, że się spojrzałem, to że niby ty to wymyśliłaś. Sam spojrzałem, że tam są, to mówię sobie obetrę. Mogłeś zacząć od tych suchszych, od czarnuszki albo od czosnku i wtedy byś się tak nie ubabrał. No ale jak zwykle nie pomyślałeś. Nie udawaj, bo zawsze przed każdym filmem mówisz, weź mi tam podpowiadaj, bo bez ciebie to zginę, a teraz udajesz tutaj. Ty to poważnie mówisz? A co, nie mówisz tak? Toś pewnie, że nie mówię, toś weź, odwołaj to. O Boże. O No i teraz Boże. popaprykowałeś serek i Dobrze, będzie taki lekki posmak papryczki. Zrobimy piękny papryczko. serek. Weź mi O czarnuszkę tu. zrobić, a nie papryczkę. Będzie czarnuszka. Spokojnie jest, proszę bardzo. Z każdej strony. O i tak. A jak pachnie to czarnuszka fajnie, nie? Ale to była świeża paczka otwarta. To też pewnie między innymi. No ale to nie ma znaczenia, bo mają te suwaki, te paczki. Może i Także tak. one i tak są, się je zamknie. Chyba, że tak Może. jak ty nie domykasz, to Co nie domykam? paczek. Co ty za głupoty opowiadasz? Domykam paczki. O, pięknie to zrobiłem. No tak Na średniowo. ruszcik, proszę bardzo. O. Dobra, to teraz tak. Teraz Ręczniczek dwa jeszcze jeden. czosnki zrób Dwa teraz. czostki niedźwiedzie teraz. Czyli talerzyczek tu pod Złóż boczek. jeden na drugi. Dziękuję. Weź, bo to wygląda jak Szkoli. mysie bobki to. Szkoli. Co? No tu na tym. A, bo ty uwielbiasz myszy. Powiedz Tak, naszym to kochanym moje widzom, ulubione jak ty uwielbiasz zwierzątko. myszy. Uwielbiam. A ja uwielbiam czosnek niedźwiedzi i to bardzo. O Jezu. A jakbyś go tak pokruszył trochę w dłoni, Nie, bo on nie będzie za bardzo pokruszę. odpadał. Nie. Zrobię tak, jak ja uważam. Zobacz, jak pięknie. Patrz. Zobacz. I ja ci się nie mogę.
To nie jest czosnek. Wiesz, kiedyś rozmawialiśmy o tym, pamiętasz? Pamiętam, tak. Jaka jest różnica? Sami sobie możecie sprawdzić. Czosnek Jelux, a czosnek, który na przykład kupowaliśmy kiedyś w innym sklepie i jest mega, mega różnica. Jeśli chodzi o kolor, tu jest bardzo intensywny zielony kolor. I chyba to świadczy o tym, że przyprawa jest idealna, delikatna. Nie, że przyprawa jest dobra. Właśnie mi wyskoczył komentarz. A jaki, powiedz mi? Na YouTubie. Żebyś pokazał tą swoją upierdliwą żonę. O, widzisz? Widzisz? No wiecie co? Kto to napisał? Pozdrów tam go. Pozdrawiam. Ale kogo? Upierdliwa żona pozdrawia. Nie wiem, bo nie zapamiętałam. Skoczyło mi tylko, żeś pokazał upierdliwą żonę. I teraz tak. Kochani moi. Proszę bardzo. Przysuń się, pokaż te wszystkie serki. Może ja przekręcę jeszcze bardziej, żeby było widać, jak to wygląda. I teraz mogą nam chwilę tak pobyć. Chwilę. Kilka godzin przed włożeniem do wędzarni. Mają tak pobyć, posuszyć się. Ta przyprawa bardziej się przyklei i do wędzarni. Wygrzewamy wędzarnię, ustawiłem 60 stopni. W tym momencie jest 22, a było 2. Jest tak zimno, wędzarnia pod dachem. Tu jest ten ruszt, o którym mówiłem, który do mnie dojechał. Można taki ruszt dokupić u pana Macieja Piątkowskiego. Wam powiem, że nie byle co. To nie jest z jakichś tam cienkich drucików, to jest kwasiak. I zaraz będzie właśnie okazja, żeby go przetestować z tymi serkami. Wygrzewamy do tych 60 stopni wewnątrz. Wkładamy sery, lekkie osuszenie. 55 stopni i wędzimy. Temperatura chwilowo spadła, dlatego że przed chwilą przekładałem serki. Zmniejszamy na 50 stopni. Proszę bardzo, serki już w wędzarni. Podgrzewamy. To znaczy one są już osuszone, tak dosyć dobrze, ale jeszcze chwilę w tej temperaturze bez dymu i później puszczamy dym. Wędzić będziemy w 55 stopniach. To jest taka maksymalna temperatura dla serków. Serki nie lubią wysokiej temperatury. One są takie porowate w tym momencie, ale podczas wędzenia to się tak fajnie nam wszystko poskleja. Zresztą zobaczycie, na pewno widzieliście już na różnych filmach, bo wiele jest filmów z wędzenia właśnie serków typu włoskiego, czyli właśnie właśnie takich. Wędzić będziemy z rębkami Bóg Olcha. Jest to taka mieszanka. To chyba tyle na teraz. Podgrzewamy i za chwilę dym. Odpalamy. Zrębki. Proszę bardzo. Odpalone. Zaraz zobaczymy. Dobra. Temperatura zmieniona na 55. Z termoobiegiem przez chwilę ona podskoczy zawsze tu. Tak jak tu widzicie, to 73 stopnie, ale za chwilę się wyrówna do tych 55. Proszę bardzo, dym już zasuwa. Termoobieg odpalony. To właśnie robi mega robotę. Serki na ruszcie. Zobaczymy, jak wyjdą w elektrycznej wędzarni. Czy tak jak wszystko, czyli wspaniale. Wędzimy. Myślę, 3 godziny na pewno. No. 3 godzinki minęły. Otwieramy. I zabieramy. Wygląda wspaniale. Proszę bardzo. Jestem bez mikrofonu teraz, więc musicie mi wybaczyć. Dobra, serki do domu. Próbujemy. Piękna sprawa. Kolejny raz chylę czoła przed wędzarnią elektryczną. Powiem wam. Zresztą co? Ty? No. Przed czym chylisz czoła? Przede mną? Nie, przed wędzarnią. Ale ładnie, nie? To zasługa wędzarni. A kto chodził włączać wędzarnię? No raz byłeś. Wszystko za ciebie zrobiłem. Dobra, dobra, dobra. Wcześniej to jeszcze musiałeś pilnować, żeby się paliło, że trzeba wyłożyć. Co ja mam z tu kobitu, Boże? Którego mam przekroić? No nie mogę zdecydować, z którego pierwszego. 3 godzinki w temperaturze 55 stopni i jest po prostu bajunia. Przełożę na tą stronę,
przekroję tego i tego. Czekaj, odsunę to, żeby to było cokolwiek widać. Trochę się czarnuszka sypie w połowie, nie? Tak jak wam powiedziałem, podczas wędzenia jest taka konsystencja. Czyli się to zmienia, dlatego że od temperatury. Tylko wiesz, tam nie przedłużaj, nie? Co nie przedłużaj? No wszystko wiesz. Sto gramów soli na litr. To niektórzy powiedzą, gruby, zwariowałeś. Piękne, pyszne, pyszniutkie. To nie jest za dużo, moim zdaniem. Ja lubię słone. Muszę jeszcze kawałek posmakować, nie smakowałem się. To jest czosnek niedźwiedzi. Jak już tak jadę, to może tą paprykę też, nie? No to jest pewnie. Ja nawet to... Pyszotka. Takie serki. Ładnie wyszło. No. Takie serki możecie kupić w sklepie Netto. Powiem wam gdzie. Gdzie one jeszcze były dostępne? Tylko w Netto? W Lidlu może były, co? To są Capri serki, ser typu włoskiego i to są najlepsze serki do wędzenia. Niesamowite. Wow. One są takie jeszcze, powiedzmy, duże słowo ciepławe, ale są świeże bardzo. Jakby stężały, to by były jeszcze inne. Tu czarnuszkę też walniemy, nie? No. Pyszna sprawa. O, się przeturlał. Wszystkie pyszne. Dobrze uwędzone. Bardzo dobrze. Ciężko wybrać cokolwiek. No. Bajunia. Powiem wam, że naprawdę bajunia. Te połówki wam tu podsuwam. Zobaczcie, przekrój. Niech się nie przewrócić, a tu podeprę może. Czekaj, jeszcze raz. Trzeba tym moim kochanym widzom wszystko pokazać. A co? A co mnie tak popędzasz? Co? Co mnie tak to powiem? Czekałam na te serki, ja to specjalnie wymyślałam. Pyszna sprawa. O mój Boże. Chodź, pokaż się z moim kochanym widzom. No właśnie, nic nie widać. Kochani, ja proponuję 100 gramów soli zwykłej na litr wody, 24 godziny peklowania. Wędzimy to oczywiście po odsuszeniu. Po osuszeniu co? Jak zwykle nie będzie słychać. No i może to i dobrze. 3 godziny w temperaturze 55 stopni i gotowe. Jeśli film wam się podobał, oczywiście łapa w górę, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek, to standardowo na początku. Zapraszam was również na grupę na Facebooka Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Musisz być razem z nami, koniecznie, a więc chodź na Facebooka, szukaj grupy Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Polecam wam takie serki. Teraz mam elektryka, więc nie zawaham się go użyć kolejny raz. To chyba tyle. Polecam, pozdrawiam, cześć.